Hej, cześć i czołem, witaszki bardzo serdecznie z tej strony kolejny odcinek serii Gotika. Czas Becketa na szafot przeciągnąć. Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Corteza. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Ja nie, Simon to zrobił. Skąd Simon wiedział? Nie mówiłem mu nic na temat orków. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem komuś powiedzieć, co leży mi na sercu. Niech cię szlak! Zostanę bez pieniędzy! Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia! Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortez rozkazał mi cię zabić. Marvin, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Nie jestem samobójcą, rozkaz to rozkaz. Nie jestem samobójcą, rozkaz to rozkaz. Miejmy to już za sobą. Pam, 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 pam. Ej, tu nie wejdę? O nie! Ja muszę sobie na murek wejść. Ha. Ora. No. Kompas. Pam, 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 pam. A Pat mu nie chciał pomóc? Pat? Co ty zrobiłeś? Zabiłeś kapitana. Cortez wydał wyrok. Nie radzę ci kwestionować tego, co tu się stało. Dostałeś rozkaz, to go wykonałeś. Dla mnie sprawa jest prosta. Może jeszcze na tym skorzystam. Skoro Becket nie żyje, będę musiał znaleźć nowego kapitana. A co do ciebie, to chcę ci to oddać. Co takiego? Trzymaj amulet. Mówiłeś wcześniej, że jest dla ciebie ważny. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo. Tym bardziej ci się należy. Dzięki tobie wreszcie będę mógł zerwać z łatką przydupasa. Zacznij lepiej od meldunku u Corteza i dobrze ci radzę. Powiedz mu wszystko ze szczegółami. Tak zrobię. Żegnam. Klasa! Amulet matki. I co on daje za bonusy? Amulet matki. Punkty trafień do walki każdą bronią. O kurde, ja go bierę. Many co prawda nie daje, ale... Ale daje coś lepszego. Ja go biorę w ciemno, nie? Co? Hej, ty. Becket nie żyje. Becket nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić. Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Czy to ważne? Masz, czego chciałeś. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Zbugowałem. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpłatać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Już z nim gadałem. Mógłbyś mnie wyszkolić? Mógłbyś mnie wyszkolić? Czemu nie? Pokazałeś, że jesteś w stanie coś zdziałać na pożytek naszej społeczności, a takim wypada pomóc. Musisz tylko zrozumieć, jak cenny jest mój czas. Za darmo niczego cię nie nauczę. A czego mógłbyś mnie nauczyć? Jak każdy porządny pirat, znam się na zręcznej walce lekką bronią. I to prawdopodobnie bardziej niż ktokolwiek z tutejszych. Okej. Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy.
Dobra, opowiem ci moją historię. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych? Tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych kratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Niestety, los się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka, 6 chłopa. Szkoda tych, co potonęli. Ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Chciałbym potrenować. Zapraszam, muszę jakoś zarobić na emeryturę, kiedy odechce mi się rządzić tymi łachudrami. Zręczność. Okej. Mamy zręczności chyba 81. Jeszcze jeden poziom. I końcówka, już jest prawie poziom wbity. Ajajajajaj. Bo tu chodzi o to, żeby założyć ten miecz, który kupiliśmy, nie? Fajnie by to było w końcu zrobić. I to jest jeszcze premia do walki bronią jednoręczną. Wyobraźcie sobie, będzie 50% do walki bronią jednoręczną. Także jest kozak. Cortez? Hej. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Czyli wystarczyło wziąć udział w turnieju. Po co była ta praca dla ciebie? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić i to ja załatwię ci wejście do Bena, gdy będzie już po wszystkim. Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie to, że byłeś pomocny, już dawno skończyłbyś w oceanie z kamieniem przywiązanym do nogi. Dobra. Chyba Corteza zbagowałem. Jak pewnie zresetuję grę, to będzie wszystko już w porządku z nim. Przede wszystkim udajmy się do łóżka. Do poranka kolejnego. Czy Cortez już jest widoczny? Nie, dalej stoi tutaj niewidoczny. No dobra, jak zresetuję grę, może się odlaguje. Chwila. Masz ochotę na pojedynek? Masz ochotę na mały pojedynek? Co? Szef nie byłby zachwycony. Ale cholera, żebyś wiedział. Mam ochotę. A tobie co do łba strzeliło? Chcę... nie podobałeś, twoja szpetna morda. Chcę zdobyć szacunek. Chcę zdobyć tu trochę szacunku. Całkiem sprytnie. Rzeczywiście, tutaj to chyba najprostsza droga. Dobrze, możesz się ze mną spróbować, ale nie będę machał maczetą po próżnicy. Ustalmy jakąś stawkę. Może złoty pierścień? Będą większe emocje. Daj znać, jak będziesz gotowy. Jestem gotowy. Możemy walczyć. A przyniosłeś pierścień? Tak. Świetnie. Walczmy. Wow. Walczmy, tylko ja sobie pozwolę. Stój, śmieciu! O! 380 expa dla pana Roderigo. Nic tu jakiś, nie ma. Jakiś klucz dostałem od niego. Nawet przeklikałem, po prostu nie spojrzałem. Jeszcze raz, a się doigrasz.
Nieźle. Jestem trochę w szoku. Zjawia się taki młokos. Cholera. Trzymaj. Wygrałeś mój pierścień. Dobra. Adam. Hej. Adam nie chce się ze mną tłuc. Kilka mord do obicia. No to ja chcę ze wszystkimi tutaj. Z Simonem się chyba jeszcze nie tłukłem. Jak im pozabieram bronię, będzie łatwiej, nie? Każdemu po kolei pobijam tą gębę. Cortez mnie martwi. Simon? Chwila. Simonem nie. Z kim ja tu się jeszcze mogę potłuc? A, sprawdzimy. Tiago? Hej, ty. Działo się coś? Działo się coś? Nie, praktycznie nic. Ale to dobrze. Lepiej się nudzić, niż użerać z nieproszonymi gośćmi. Okej, okay, czyli nie. Z Tiago nie. Z duchem może, co? Czy też nie za bardzo? Duch? Hej. Też nie. Czy jest jeszcze ktoś, z kim się tu mogę pobić? Jeszcze z tamtym drugim się mogę pobić, o! Tu jest ten rębacz, który dostał w ciry. Jest Morty, który dostał w ciry. Gregor. Co u ciebie? Nie za... Co u ciebie? Nie za... pięć, tak, tak, tylko zobaczymy, czy teraz możemy się z nim klepać. Bo ja go nie ubiłem nawet jeszcze, nie? Odłóż broń! Czekaj tylko... Bo on jest śmiertelny! Jak na ten moment. Nie jest fair. Ja myślałem... Nie! Jak już się okaże, że nie zapisałem. No, znaczy nie, no zapisałem, tylko chyba nie pod tym. Nie pod tym slotem. Cholera jasna. No nie to mi się zaczytało. To na pewno. No dobra, wczytaj. Tutaj.
Czyli tu z Gregorem sobie nie powalczę. Aż chciałbym to zrobić. Saul. Leonardo. Dobra, to tutaj nie. Mogę tu wejść na górę? Ej, bez kitu. Mogę tutaj wejść? Wow! Jeszcze raz. Ja tu mogę wejść, tylko muszę to robić ostrożnie. Zdaje się. Ej, no. Już byłem na tym. O, lipka. Mi się wydaje, że mogę na to wejść. A tu mnie coś jakby blokuje. Mógłbym sobie generalnie już wejść do tego. Tylko podejrzewam, że mnie raczej nie będzie chciał przyjąć. Tam coś jest, patrzcie. Nie. Telekinezą sprawdźmy, co to w ogóle jest. 4. Wiedza magiczna. Rąk drugi, tom pierwszy. Fajnie by to było jakoś... Fajnie by to było jakoś strącić. O. Cholera, no ciężko się potem poruszać. Nie w Mortiego. No. Tak. No patrzcie, no. Też mam 120 życia więcej, nie? Trafię stąd, czy... A, dalej będzie mi łapać. Nie. Szkoda. Myślałem, że sobie tak dupnę bez niczego. Coś tam jeszcze jest? Stara moneta. Pierścień magicznej obrony. Ej. Jeszcze pierścień. Kurde. Dobra, nie będę się męczył. Jakiejś magicznej obrony to też tylko... Ajajaj, dobra, może gdzieś między odcinkami sobie spróbuję. Jeszcze ktoś się w ogóle chce ze mną mierzyć, muszę to sprawdzić. Zanim pójdę do... Lutniarz, to nie. Oskar. Udało mi się zdobyć to, o co prosiłeś. Wspaniale! Teraz muszę tylko znaleźć jakiś sposób, by odpowiednio dozować truciznę na ostrze. Chyba porozmawiam o tym z Hiero. Trzymaj! To w ramach nagrody. No jest sianko. Rosita! Mówię, do niego się da dotrzeć już wcześniej. Ej, czekaj. Podobno ktoś widział, jak sprałeś naszego dzielnego Rodrigo. Może? Jestem w szoku. Sprawiałeś raczej wrażenie mizernego. Wiesz co? A proszę bardzo. Też mam ochotę rozruszać kości. Co takiego?
No nie daj się prosić. Mały pojedynek. Słuchaj, jak wygrasz, to dostaniesz ode mnie spory mieszek złota. Co ty na to? No w sumie czemu nie? No w sumie czemu nie? Wspaniale. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Czekaj. Jest jakieś łóżko? Jest. Ile mi do kolejnego... Tak. Będę mógł założyć miecz przed walkami. Elegancko. Hej. Wow. Będę mógł założyć miecz nowy. Elegancja Francja. Dobra. Rozsądnie. No, wyciągaj broń. Tylko się postaraj. Ała. Ha! No! Dawaj, wejdź mi tu! Tam. Gdzie Vincente? O. Shit! Jeszcze raz. Ale już wiem, do kogo mam iść. Mogłem na chwilę poczekać. Dobra, to jeszcze raz. Mając zdrowie pełne, nie pchając się tam na górę, a wpychając się do Gregora. Gregor dosyć szybko luta, nie? Napierdziela jak jakiś powalony. Ej, a gdzie? Oskar. Chwila. Kieł błotnego węża. Grog. 50 złota. Ej, czek. No nie. Wow. Chodź, Vincente. Ja mam patent na ciebie już. W sumie tak jak na każdego tutaj. Gorzej będzie na arenie. Trzeba będzie uciekać, coś może? Jest Mili! Ała! Ale mi pociągnął! Oj, zgliczował się. Next level. Tu nie ma. Ej, a gdzie twoja broń? Zobaczymy następnym razem. No. Niech mnie Beliar uszczypnie. Naprawdę masz talent, chłopcze. Nie myślałeś o udziale w turnieju? Zrobiłbyś furorę. Trzymaj, należy ci się mała nagroda. Może spróbuj się zmierzyć z Danem. Dan? Aha.
Ile ja mam punktów? 11. No nie, no to jeszcze nie. Jak tam, Mili? Dobrze ci idzie. Kręcisz tym pośladem. Hej. Ale bez broni wrócił. Elegancko. Przynajmniej oni już wszyscy będą zdemilitaryzowani. Nie, nie, nie wczytuj. Zapisz. 126, jak najbardziej. Jestem na tak. Done. A ty się, Oskar, nie chcesz potłuc? Done. Czy to nie jest ten, który stoi tutaj na środku? Rodrigo. O, właśnie. Ej, ty. Podobno można odbyć z tobą pojedynek. Hej, dzieciaku, powoli. Może się najpierw przedstaw. Powiedz, co tu robisz i dlaczego chcesz dostać ode mnie po mordzie? Jestem Marvin. No cóż, nikt sobie sam nie wybierał imienia. Chcę zdobyć szacunek. No, trudny cel sobie obrałeś. Jesteś pewien, że nie wolisz zrobić czegoś prostszego? Na przykład zabić trolla? Zobaczymy, kto tu dostanie po mordzie. Oho, pitny chłopczyk z ciebie. Dobrze, lubię takich uczyć życia. Wyzywam cię na pojedynek. Chyba nie odmówisz sprania takiego słabeusza. Cóż, nie ukrywam, miło było komuś porachować kości. Rozbawiłeś mnie. Słyszałem, że dałeś wcześniej po mordzie kilku osobom w przystanku. A dałem. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Trzeba ci pokazać, jakie prawa tu obowiązują. Chciałbym sprawdzić się z tobą w strzelectwie. O, teraz już rozumiem, że mój taki jurny. Bo przy tym nie grozi ci żadne złamanie. Postrzelać też sobie lubię, ale to byłoby zbyt proste. Poza tym, naprawdę mam ochotę komuś przyłożyć. Dobra, możemy zaczynać. Twoja wola. Zatańczymy. Dobrze, chodź ze mną. A, bo ty gdzieś tutaj chcesz się tłuc. Otwórz broń. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No, pokaż, czego się nauczyłeś. Tum. Przede wszystkim ucieczki i taktyki się nauczyłem, mój drogi kolego. O nie! No co za pajac! Ale pajac! Dobra, jeszcze raz. A tu jestem po tym, jak powinczęte z walką.
chyba, tak? Tak, bo przy nim wybiłem poziom. Jeszcze raz z Danem. Chujek dobry. Tu jest jeszcze murek, patrzcie. No, cóż. Spróbujemy ten murek ogarnąć. Gdzie jest ten polernik? No i gdzie jesteś? A tu! Dobrze! 420 punktów doświadczenia. E! Ty, ale daj mi swoje rzeczy! No co za typ? O, zabrałem mu coś. Oj tak, zabrałem mu najważniejszą rzecz. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. O, bracie! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Gdzie się tego nauczyłeś? Tu i tam. Dzięki za miły trening. Cholera! Przez miesiąc będę o tym mówić. Albo dłużej! No i obity! Jeszcze ktoś chce? Iwan? Pohandlujmy. Pohandlujmy. Mógłbym ten łuk trochę lepszy, co? Wziąć, ale... On kosztuje 850 złota. Ten też jest niezły. Tu jeszcze coś jest ciekawego. Łotisa. Co tu? Handluję. Co chcesz kupić? Czym handlujesz? Żywność, alkohol i inne bzdety. To co, chcesz rzucić okiem, bo wiesz, zasłaniasz mi słońce. Nie jest tu za wilgotno? Nie jest tu za wilgotno? A ślepy jesteś? Ściany zaczynają nam gnić jeszcze trochę i trzeba będzie coś zrobić z tą ruderą. Ale wolę to niż trzy ściany i kraty w mieście. Coś ci się tu nie podoba? Ja tylko... Tak myślałem. Coś jeszcze? Dawaj siano. Pokaż, co masz. Pokaż, co tam masz. No, za... No więc tak. Tu jest taki pas zręczności. Który trochę zręczność by mi podniósł. W sumie... Ej, czekajcie, to nie jest takie głupie, ale... Ale... To nie jest wcale takie głupie. Bo to jest jeszcze pancy... Siły, ale tego nie chcę. A zręczności jak najbardziej. O, trochę siana mi poszło. A niestety za sprzedawanie tego wszystkiego są marne grosze. Ale dawaj ten pas. Dawaj ten pas. Zręczność plus 3. Aha, plus 2 więcej. Dobra, zawsze coś. Zręczność plus 3. Siła, zręczność 2. Zręczność 3. Zręczność 5. O. No i mamy! Możemy zakładać nasz mieczyk. O, rapier. Oto mamy lepszą brońkę. Tak jakby coś do bronienia. Trochę mało złota, ale to już... No. Do ogarnięcia. Właśnie nam... Mam takie wrażenie, że do ogarnięcia w miarę. Dobra, bo tam idziemy już w stronę areny. Tu zdaje się, że już poklepałem kilka osób. Ale z Tiago i duchem pewnie nie będę mógł walczyć. Hej, ty!
No nie, nie mogę. No dobra. Jeszcze sprawdzę raz tych tutaj. Jak nie, to będziemy mogli już sobie teoretycznie... O, ty coś chcesz ode mnie? Podobno nieźle sprałeś dupę naszemu bohaterowi. Grubas pewnie się pali ze wstydu. Jesteś w porządku, gość. Trzymaj się. A, plotki się szybko rozchodzą. Morty, jak leci? Jak leci? Interes się kręci. No, możesz się zjeść. Sia. Sprawdźmy jeszcze tego do gościa raz. Zobaczymy, czy będzie chciał teraz ze mną się bić. Co u ciebie? Co u ciebie? Nie zawracaj mi. No ja bym się chciał z nim pobić. Obdź mu mordę, bo oni są tutaj nieprzyjaźni. A jakbym jeszcze raz z tą babeczką? A to jeszcze orka mają w ogóle. Ej, ty. Okej. A jakbym tak tego orka sobie tutaj... Ale muszę to potestować, bo... Jakby ciekawią mnie te rozwiązania, czy one coś nam tutaj dadzą, nie? Że coś rzeczywiście pójdzie w dobrą stronę. Aha, bo tu nawet nie ma możliwości otwarcia, tylko tutaj jest jakaś dźwignia. A, i nie mogę nawet jej ruszać. No dobra. Myślałem, że coś tutaj zrobię z tym, ale nie. Dobra, to idziemy w takim razie do... Wydaje mi się, że do Proximo. Chyba, że on mi jeszcze kogoś poleci. Bo może ja zacząłem źle questa robić po prostu, nie? Bo ja bym tego drugiego gościa jeszcze sobie chciał obić. Saula obije? Nie. Jesteś wreszcie. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. O co chodzi? O co chodzi? Jak to o co chodzi? Marnujesz się wśród błota, obijając mordy tych niewyszkolonych prostaków. Chcę, byś walczył na arenie. Masz tam wyjść i rozlać trochę krwi. To jak będzie? Dopisać się do listy? Wpisz mnie. Wpisz mnie na listę uczestników. Wiedziałem. Skoro formalności za nami, pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. Dzięki. To mamy już turniej w takim razie. Proximo zapisał mnie do turnieju. Teraz muszę odczekać jeden dzień. Chryste panie. Fajnie jakbym się trochę siana się dorobił. Idziemy na turniej. Spróbujemy trochę zawalczyć. Nie wiem ile czasu już ten odcinek zajmuje dzisiaj, ale jest tu trochę faili w dniu dzisiejszym. Wydaje się, że tutaj trzeba pójść. W tą stronę. Już obiłem, mówię, kilku morda, także... Handlarz różności. Słyszałem, że bierzesz udział w turnieju. Zdecydowanie przyda ci się coś, co pomoże ci się ochronić przed ciosami tych doświadczonych wojowników. Tak się składa, że mam na składzie wyjątkowo wytrzymały i jakże elegancki pancerz. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam zobacz. Pokaż. Pokaż mi. Premiat, ale drogie są. Drogie bardzo są te... Amulety. Amulet. Co? Runa teleportacyjna, dawaj. Masz tutaj co nieco fajnych rzeczy. Zniszczenie zła.
Spowolnienie, ale to kurde kosztuje. O, nowe brońki! Posprzedawajmy sobie takie śmieci. Weźmy sobie na razie od niego to. O, już nie mam hajsu. Zaraz będę miał z powrotem oczywiście. Czekajcie, co ja sprzedałem, bo też nie chcę wszystkiego sprzedawać. Kiepski topór. Mała kosa. Z siana się wypstrykałem. To idziemy od razu do miasta w takim razie, bo... ale tutaj skarby są. Kilofy nie. Topory drwala nie. Aj, ten już mam poznany. Morgenstern. Bandycka buława. Elegancko. Idziemy do miasta w takim razie. Ciekawy wybór. Sam nie wiem, co ten kamyk może robić. Jeden z majtków znalazł go podobno zaraz za palisadą obozu. Może tobie uda się coś ustalić. A no, idziemy do miasta, nie wiem, ile mówię, to idziemy sobie zarobić pieniążki, bo jest źle. Jesteśmy biedni jak mysz kościelna. A im więcej wykutych broni, tym lepiej, że chyba trochę surowców mamy w razie czego, żeby coś wykuć, mi się wydaje. Poznajmy od razu sobie te... Pierwszy raz jestem tak biedny, nie? Rozumiem. Wyrok? Rozumiem. Bez sensu, no kupowałem po 2 sztuki, ale... Rozumiem. Tłusty gulasz? Rozumiem. Morgenstern? Rozumiem. Ostra chłód. Rozumiem. Zaraz odkujemy się trochę finansowo. Najbliżej, tak się zastanawiam, gdzie by się tam teleportować. Wybierz lokację i to będzie... Opuszczona jaskinia przy mieście Nieborszczynoże, kapliczka Adanosa, kapliczka Inosa, wydaje mi się, że będzie blisko dosyć miejsca, do którego chcę się udać, bo jest nim kowal miejski. Oj, zaczyna chrupać trochę gra w mieście niestety. Nie w tą stronę. Czy w tą? Czekajcie. Dobrze idę. A, chciałem kupić od niego łupki, ale nie mam siana. Kosa. Czyli został mi oszczep. Nie mam skóry warga. Siekacz. Kupek żelaza nie mam. Okej. Okay. To jest nasz problem, nie mamy łupek żelaza. Ale kaska będzie, jakaś tam. Odgar. Hej. Cześć.
Jest coś, w czym mogę pomóc? Oczywiście. Mam wykuć coś specjalnego? Nie, nie tym razem. Kilka dni temu odwiedził mnie pewien podróżnik. Chciał sprzedać projekt na ciekawą broń, ale żądał zdecydowanie za dużo. Odmówiłem. Przemyślałem sobie sprawę przez noc i stwierdziłem, że nie była to najlepsza decyzja. Moim zadaniem jest go znaleźć i odkupić projekt. Jakieś wskazówki, gdzie może być? Mówił coś o polowaniu na górskie trolle. A strażnicy widzieli, jak szedł w kierunku bursztynowego wybrzeża. Świetnie. Co masz? Mam broń na sprzedaż. Mam broń na... Dobrze. Siekacz. No i te... No i mamy 650 sztuk złota zawsze, nie? Co ma? Łupek mi daj tylko. Jest, masz łupek. Dawaj, całość. Węgiel też. O. Elegancko. Bo kolejne mamy tutaj w takim razie bronie do wykucia. Im więcej tego mamy, tym lepiej. Rozumiem. Już to znam. Rozumiem. 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 No, to kowadło. To mi się podoba. Scyzor. Nie mamy owczej skóry, oszczepu. Musielibyśmy wykuć coś, żeby było mnie stać. Dobra, po kolei. Tak jak są zerówki, to od zerówek zaczynamy. Skóra dzika. Skóra cieniostwora. Morgenstern. Długa szabla. Postrach kłód. Skóra niedźwiedzia. Wieprz. Skóra niedźwiedzia. Skóra dzika. Drewno do wyrobu broni. Chryste, panie. No dobra, nie stać nas na więcej na ten moment, żeby zrobić. Odgar. Hej. Mam broń na sprzedaż. Mam broń. Dobrze. Długa szabla. O cholera, ale się musiałeś napracować. Wróć. Morgenstern. No i teraz widzę, że się starasz. No, już mamy 1100 sztuk złota. Całkiem nieźle, młody. Elegancko. 1200 sztuk złota znowuż mam. On coś wspominał o legendarnym przepisie. Prosił w kierunku bursztynowego wybrzeża. Turniej. Zakopane skarby. Wśród łotrów. Okej. Moglibyśmy się udać w sumie na te wybrzeże i spróbować odkupić ten podobno jakże cenny sprzęt. Powiew północy. Obozu drwali, tam go muszę odwiedzić. Słyszałam co innego. Ho, ale dostał skok podwójny. No zobaczmy jeszcze na to wybrzeże i zakończymy odcinek, bo coś czuję, że on już trochę trwa. Za mało many. To nie jest problem akurat. Z...
mana. Nie wolno występować przeciwko boskiemu porządkowi. Przystań łotrów, uwzględnienie żeglarza, wybrzeże topielców. A, wróć, bo tam, na to wybrzeże, ja muszę się chyba udać za pomocą gońca. Przedpolować na trole w ogóle. Hej, ty. Zabierz mnie do... Nie ma tutaj? W sumie to się... Czekajcie, co jest najbliżej? Bursztynowe wybrzeże, numer 4. Najbliżej jest... Czekajcie, ustawienie żeglarza jest tu, ale ja powinienem mieć teleport do tego miejsca. Chyba, że tam muszę się udać z buta, żeby go znaleźć, bo on gdzieś tamtą stronę mógł się udać, ale niekoniecznie dotarł. I wiem, gdzie troll jeden jest, więc to może też być to. W stronie żeglarza, wybrzeże topielców. Tak, 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 to będzie to. Chyba. Nie, to nie będzie to. Cholera. Bursztynowe wybrzeże, właśnie. O kurde. O kurde. Zapomniałem, że bawiąc się w kowala, oczywiście jestem rozbrajany z automatu. Jeszcze cię dorwę. Ja też was zaraz dorwę. Pyk. Przetestujmy sobie ten nowy nabytek. Ale może wyciągnijmy... O Jezus, jaka z łuku ile im ładuje. Wyście 40 expa. Kiepski miecz. Nie wiem, co oni tu robią, bo ich wcześniej tu nie było, także... Musieli się tutaj zespotować. To tutaj, o, to pójdziemy sobie jeszcze skarb. Tak już tu jesteśmy swoją drogą. Sobie skarb zbierzemy. I wtedy zakończymy odcinek. Legendarny przepis. Bursztynowe w kierunku, ale niekoniecznie on w tym bursztynowym wybrzeżu jest. Rybak. Nie. Nic nie ma. Dla świętego spokoju, bo nie wiem, czy na tej wyspie się nikt nie zespawnował, oczywiście. Dla świętego spokoju sobie właśnie, o. I płyniemy tam jeszcze. To będzie taki nasz finito na dzisiaj. Grok jest, po który nawet mi się nie chce zbytnio schylać. Nie wiem, czy go zebrał, czy nie. Zebrał go, ha! Dobrze! Podoba mi się to.
No tu jeszcze nie mam tego z tymi jajami. Bo podejrzewam, że jeszcze będzie misja z zabijaniem, znaczy utylizacją jaj po prostu z brzegów. O. Tyle zabijaniem, co utylizacją po prostu. No ale tu jest dalej to zaklinowane. Nie rozumiem tego. Muszę na szybko sobie tu przepłynę. Ale nie ma nic. Zobaczymy, czy ta mapa, jak coś ją sobie... jakby... Mapa. No. Jakaś niepokojąca bestia jeszcze mi się tutaj schowała. Mapa wyspy, mapa wioski. Czy tej mapy nie mam teraz? Ej, ja ją miałem wcześniej. What the fuck? A tu jest. Ale to jest jakby tego skarbu, nie? Nie tego chyba. Może tego? Czy to jest za... liczowaną ścianą? Nie, patrzcie. Teraz się otworzyło, czyli tu jest skrypt. Ale to jest chore. Panie złoto, bierz pan. Zwłoki. Piracki Cordelas. Ostatnia wiadomość. Przeczytajmy ją sobie jeszcze. Ostatnia wiadomość. Bogactwo, sława, władza. Osiągnąłem wszystko, co ten świat miał do zaoferowania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zdradzony, oszukany, pozostawiony samemu sobie. Skryłem się tak, by mnie nikt nie odnalazł. To krwawa kompania, da mi porządnie w kość. Nie ma złudzeń co do swojego losu. To miejsce będzie moim grobem, otoczony złotem, którego nie mogę wykorzystać. Dostałem swoją nauczkę od życia, poszukiwaczu przygód. Chcesz moje skarby? Bierz je, wszystko znajdziesz tutaj. Kapitan Celebrindel. Dawaj. Premia do akrobatyki. Nauczyłem się chyba akrobatyki z automatu. Trzeba to sprawdzić. Nie, jeszcze nie. Dobra, ale... jest możliwość, że... niedługo i... no, wyrok. Oj, te łuki, jeszcze jak włóczarstwo pójdę, to będzie zło. Oj, to będzie zło. Dobra, tak jak mówiłem, żegnam się tu z wami, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z Gothica, także na razie.